A więc ok, zgrzewarka na standardowych ustawieniach. Tutaj przygotowałem taki pakiecik z 6 ogniw. Korzystam z mojego szablonu, ponieważ fajnie się ustawia ogniwa w jednym rzędzie, są jak widzicie prościutko i równo. Zamykam tutaj, aby się mi nie ruszały. Taki szablon, który kiedyś sobie zrobiłem, jeszcze jest do pobrania, ktoś jest zainteresowany ułatwieniem sobie pracy. Tak, blaszka niklowana, nie niklowa, 0,2 mm. Nie mam niklowej niestety, ale też zgrzewałem i też bardzo dobrze zgrzewała. Dawno zgrzewałem, powiem wam. Jedna strona zrobiona, bardzo ładnie zgrzało. Kurczę, powiem wam, naprawdę dawno zgrzewałem. Wprawy. Zanikła u mnie wprawa. Jak widzicie, parę sekund i mamy wykonane, zgrzewane. Zgrzane są. Zgrzane mamy 6 sztuk ogniw w pakiecik. Jak widzicie, macie tutaj raz, dwa, trzy, cztery zgrzewy na każde ogniwo. 4, 6, 24 zgrzewy w, nie wiem, parę sekund. Dlatego czasami jak ktoś widzę i zgrzewa takimi zgrzewarkami bardzo powoli, coś tam się stara. No, może to jest fajne przy jakiejś małej ilości ogniw, ale jeżeli tak ja ktoś będzie chciał zgrzać naprawdę ich setki albo tysiące, to naprawdę ta szybkość ma znaczenie, tak? Ja jakbym zgrzewał tak powolutku, to bym do dzisiaj prawdopodobnie nie skończył tego zgrzewać, a tak taki pakiet zajmuje mi 10-15 sekund i mam zgrzany. I zgrzewy są naprawdę konkretne, nie jakieś tam badziewne. I to jest tak naprawdę, zaraz wam wszystko pokażę. Wrócimy do poziomu, bo niektórzy w pionie nie lubią. I to jest na standardowych ustawieniach, tak? To są standardowe ustawienia tej zgrzewarki. Jest to tak ostatnio krzyczana na grupie Sunko. 737G z plusem. Grzałem nią ponad 5000 ogniw. To jest ponad 20 000 zgrzewów. Bez najmniejszych problemów. Czasami jak zaczyna już łapać, tak tutaj wam pokażę, o tu, jak wyostrzy. Jak zaczyna łapać, to po prostu o tutaj się już przysmalają końcówki elektrod i trzeba po prostu je ściągnąć, przeszlifować i znowu zgrzewa jak najbardziej ok. Teraz czasami troszeczkę, jak widzieliście, przyłapywała, ale to właśnie była wina tego, że te elektrody już były trochę, no ja tej zgrzewarki nie używam od 4 miesięcy prawdopodobnie, może trochę przyśniedziały. Ta zgrzewarka pracuje u mnie na standardowych ustawieniach. Przy blaszce 0,2 niklowanej bardzo dobrze też działa. Dlatego przy paru próbach ustawień jednak wróciłem do tych standardowych, najlepiej to działało. Czyli jeden impuls i 40 A prądu, natężenia prądu. Są tutaj dodatkowe ustawienia, czyli jakieś podbijanie pulsów, tak? Nie korzystam z tego. Być może przy grubszych blaszkach lub blaszkach niklowej by się bardziej to przydało. Ja nie sprawdzałem. Tutaj możemy manewrować i podbijać ten puls i natężenie prądu. Tutaj jest dodatkowe pokrętło, które służy do włączania tego całego urządzenia oraz do regulacji. Można też tak naprawdę tym pokrętłem tutaj szybko podbić sobie moc zgrzewarki. Jeżeli nam na przykład troszkę brakuje, zamiast się bawić tutaj u góry, tutaj szybko możemy podbić moc zgrzewania. Tutaj mamy wejście na pióro. Pióra używałem parę razy tylko i wyłącznie jak zgrzewałem jakieś takie pakiety większe, tak? Jak zgrzewam takie typowe, jak używałem na ścianę, zdecydowanie wystarcza mi tutaj, jest dużo wygodniej. Też się sprawdza, jest ok. Wam pokażę może. W zestawie jest takie pióro.
Ktoś pytał na grupie o jak się nazywają te złącza. Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Szukałem troszeczkę wczoraj, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Poddałem się. To jest to pióro. Tak samo jest wyzwalane pod wpływem nacisku. Pióro bardzo fajne. Też fajnie mi się nim zgrzewało. Ale tak jak mówię, w związku z tym, że ja mam taką charakterystykę budowy mojego magazynu, że po prostu są to pakiety ułożone w takim rzędzie. Nie używałem tego pióra zbyt długo. Parę razy. Tak bardziej z ciekawości. W zestawie producent dodaje ten osławiony, nie wiem, pedał to chyba tak za bardzo można powiedzieć. Jeżeli go podłączymy tutaj, bo w tej chwili nam miga, oznaczając, że jest w trybie automatycznym. Jeżeli włączymy, zaświeci się na stałe na niebiesko, oznaczając, że jesteśmy w trybie manualnym i wyzwolenie impulsu zachodzi poprzez ten włącznik. Ominimy słowo pedał. To byłoby to. Jakieś tam instrukcje. Taka ostrzałka, czy tam szlifierka właśnie do tych grotów. Ona jest na zasilanie na 5V. Można podłączyć pod zwykłą ładowarkę. Szablon taki właśnie był jeszcze dodany do zgrzewarki. Nie, jakoś specjalnie nie przypadł mi do gustu. Ogniwa nie trzymały równo rzędu, jak się je wkładało, latały i był problem ze zgrzewaniem. Więc zrobiłem sobie swój szablon, którym naprawdę mi się fajnie sprawdził. Wkładam sobie te ogniwa w ten sposób. Zamykam je górą taką osłoną i one wtedy równo w rzędzie się utrzymują. Nic nie ucieka na boki. Kładę tasiemkę, pyk, 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 zgrzewam, odwracam, pyk, 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 zgrzewam, rozkładam szablon i mam bardzo ładnie i równo zgrzane ogniwa. Ja głównie mi na tym zależało, bo te ogniwa potem leżą w slotach jedne nad drugim i tak jakieś delikatne ucieczki, jakby, że to ogniwo byłoby bardziej w tą, a to bardziej w tamtą stronę, powodowałoby przy nawarstwianiu się problemu przy kolejnych warstwach układanych takich pakietów. A to się bardzo fajnie sprawdziło. Jak ktoś chce, jest do pobrania. Możecie sobie ułatwić pracę, jeżeli ktoś chce. Dalej, co z tą zgrzewareczką? Tu już wam pokazałem to i jak. Z tą zgrzewareczką jeszcze były, jeżeli chodzi o elektrody, standardowe proste elektrody symetryczne. Też się fajnie nimi zgrzewało. Ale gdzieś w pewnym momencie znalazłem na AliExpressie takie elektrody asymetryczne, gdzie ten środek elektrody, jak wyostrzy ładnie, o, ten środek elektrody jest niesymetryczny. Kręcąc właśnie tymi elektrodami, można sobie je zbliżyć lub oddalić do siebie. Bardzo fajne, przydatne. Ma po dwóch stronach, czyli na przykład bierzemy jedną elektrodę, tniemy na pół i już mamy zestaw dwóch elektrod z jednej, które przetniemy sobie na pół. Też mi się fajnie sprawdziło, podoba mi się to rozwiązanie. Jak coś, to polecam. Ok. Kolejna rzecz to przy zgrzewaniu ten żuraw, jeżeli tak to mogę nazwać, ma regulację oporu. Można chyba 700 gramów, dobrze mówię? Od 200 do 700 gramów można ustawić jakby opór tego żurawia przy dociąganiu ogniwa do zgrzewania. Fajnie to działa, ale ja przy dużej ilości ogniw, jak zgrzewałem, bardzo często mi się zdarzało, że całą zgrzewarkę do góry podnosiłem. No i zaczęło mnie trochę to irytować. Więc zrobiłem to w ten sposób, że na chwilę to miało być. Położyłem tutaj ciężar 10-kilowy, żeby ją docisnąć do stołu. Sprawdzę to się zajebiście. Nie podnosi mi już przy zgrzewaniu. Miało to być na chwilkę, tak? Ogólnie pewnie w wolnej chwili zrobię to w ten sposób, że dam tu jakiś uchwyt zrobię i przymocuję ją po prostu na stałe do stołu, tak żeby ona stabilnie sobie stała. Bo oto moim zdaniem to jest porażka, tak? W ogóle mogłoby tego nie być i nic by ta zgrzewarka nie straciła. No i chyba tyle. No i tak jak wspominałem na grupie, problem jest tego typu, że wywala mi czasami bezpiecznik raz na ileś tam razy przy włączaniu, wyłączaniu tego urządzenia. Tutaj mamy z przodu jeden włącznik, a z tyłu jest za zgrzewarką drugi. I to jest dwuetapowe. Na przykład teraz mam włączoną. Już słyszałem, że prawdopodobnie wywaliło bezpiecznik. Tak, wywaliło bezpiecznik. Zaraz wam pokażę.
Ja tutaj mam tą skrzyneczkę garażową. O, to jest ten bezpiecznik. To jest B20. I już jak widzę, tak, mamy już zasilanie z powrotem. Także tutaj mam z tyłu i drugi włącz. I teraz jest grzewarka włączona. Nie wiem dlaczego, ale raz na 10, raz na 5 włączeń, wyłączeń. I tylko i wyłącznie w momencie, jak się tutaj korzysta z tego przedniego, z tego panelowego wyłącznika, wtedy właśnie wyrzuca bezpiecznik. Dlaczego? Nie wiem. Ale jak widzieliście, ja mam 5 kroków, przechodzę się do drugiego pomieszczenia, załączam ESA z powrotem i nie ma problemu. Jednak jak ktoś kupuje, to musi wiedzieć, że tak jest. W instrukcji tego urządzenia pisze, że zalecany bezpiecznik do niego, do tej zgrzewarki, to 40 A. No nie wiem, czy jest sens dawania bezpiecznika 40 A, jak główny na zewnętrznej skrzyni od zakładu energetycznego bezpiecznik to 3 razy 25 A o charakterystyce B, tak? Wkładałem tutaj na początku bezpiecznik zwłoczny C i wywalało wtedy bezpiecznik w głównej skrzynce zakładu energetycznego i musiałem zasuwać aż pod drogę, żeby włączać taki bezpiecznik. Więc zrezygnowałem z tego i dałem sobie spokój. Wolę mieć tutaj pod ręką takie zabezpieczenie i w razie wyrzucenia go nie ma problemu z załączeniem. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten zgrzany pakiet. Nasz zgrzany pakiet. Jak widzicie, zgrzewy są bardzo fajne. Ja powiem, jak ja widzę dobre zgrzewy. Dobre zgrzewy to jeżeli nie ma nigdzie osmolenia. O. Widać punktowe, ładne przyłapanie. Tutaj się stal przytopiła, ale nie ma takich. O, na przykład o tutaj jest takie delikatne przesmolenie, ale gdyby to było całe brązowe wokoło, to znaczy, że tutaj nie doszło do zgrzania, tylko do spawania. No, to jest najczęściej wina tego, że jest zły styk albo elektrody z blaszką, albo tych trzech elementów, czyli ogniwa, blaszki i elektrody. Jest źle dociśnięte w jakimś momencie, albo nie ma tej takiej dobrego styku. I następuje wtedy spawanie, a nie zgrzanie. No i taki chyba zgrzew jest dosyć gorszej jakości, bo tutaj jak widzicie, te ogniwa, naprawdę to się mocno trzyma, tego jest naprawdę problem z rozerwaniem tego. Zarówno po tej stronie dodatniej, jak ujemnej. Ta zgrzewarka bardzo fajnie sobie radzi z taką blaszką 0,2. Kiedyś zgrzewałem 0,3, ale wtedy musiałem troszeczkę moc podkręcić, bo zgrzewy bardzo słabo trzymały. Po podkręceniu mocy było ok. Dobra, teraz zobaczymy, jak to wygląda tutaj. O. Jest spory problem z oderwaniem, nie chcę się za bardzo poddać. Mamy jedną blaszkę. Może z tej strony będzie mi łatwiej. Bardzo ciężko się odrywa. Mamy oderwane, udało się. Łatwo nie było. I teraz Wam pokażę blaszki. To jest blaszka ze strony dodatniej. Mamy dziurki. Widzicie? Dlatego tak jest, bo ta przygrzana taśma została na ogniwie. I to moim zdaniem jest bardzo dobry zgrzew, ponieważ nawet przy zerwaniu taśmy, widzimy, zrywamy ją, ale tak naprawdę tylko ją rozdzieramy, a ona dalej jest przygrzana na ogniwie, zostaje. I to moim zdaniem jest zajebisty zgrzew. Przy zgrzewaniu właśnie do tego dążymy. Tu na ogniwach będzie widać. Takie cztery punkciki, które są na ogniwach, to są właśnie zerwana taśma niklowa, która została na ogniwie. Gdybyśmy zerwali taśmę niklową, jakąkolwiek, czyli nie mielibyśmy tej dziurek, byłaby pełna, tak jak tu, tylko tam poszarpana, to zgrzew jest zły. Taki zgrzew nie trzyma się dobrze ogniwa i może potem powodować problemy tego typu, że nie będzie dobrze łączyło. Będą tam straty, będzie tam większa oporność na przewodzeniu, no i będzie się tam też grzało, tak?
To jest dobry zgrzew. Tego się trzymamy przy ustawianiu zgrzewarki. Ja sobie tak zawsze robiłem, że brałem ogniwa, zgrzewałem, zrywałem tą taśmę i sprawdzałem, jak się ta taśma zachowuje. Jeżeli zrywała się w ten sposób, że były takie właśnie dziurki na taśmie, mamy tutaj jedną taśmę z bieguna dodatniego i tutaj mamy drugą taśmę z bieguna ujemnego. Jest taka sama sytuacja. I po tym należy rozpoznać, czy zgrzewarka dobrze zgrzewa, czy zgrzew jest dobrze, czy ustawienia nasze są ok. Jeżeli zrywamy i tych dziurek nie ma, są pełne wypełnienia tutaj, to znaczy, że ta blaszka nie trzymała się dobrze ogniw i ogólnie jest lipa, jeżeli chodzi o zgrzewarkę lub o same ustawienia tej zgrzewarki. Na ogniwie zostały te resztki taśmy niklowane i to są dobre zgrzewy. I tak właśnie zgrzewa ta słaba sunko, ta gówniana zgrzewarka, którą trzeba wyrzucić do śmietnika i przez okno. Czasami warto się zastanowić, co się mówi. Ani ja nie jestem jakimś specjalnie zwolennikiem tej zgrzewarki. Po prostu ją kupiłem, bo taką miałem pod ręką i po prostu potrzebowałem czegoś na szybko. Po prostu sprawdziła się, tak? Kupiłem ją do zgrzania tego magazynu. Jak widzicie, zgrzała ponad 5000 ogniw, to jest prawie 1000 pakietów. Po 6 ogniw, to jest ponad 20 parę tysięcy zgrzewów. Dała radę? Dała. A jeżeli ktoś, nie mając jakiegoś urządzenia, oczernia producenta albo samo urządzenie, to po prostu jest niepoważny, bo jak można oczerniać jakieś urządzenie, nawet nie mając z nim kontaktu ani jakiejkolwiek styczności. Nie twierdzę, że Sunko jest jakąś zajebistą zgrzewarką. Pewnie nawet nie jest jakąś super dobrą zgrzewarką. Ale swoje zadanie wypełnia. Zgrzewy robi bardzo ładne. Czy nadaje się dla profesjonalistów? Nie mam zielonego pojęcia. Ja jestem amatorem. Używam go do zastosowań amatorskich i w moim zastosowaniu się spełnia, tak? Zgrzewa blaszki bez problemu 0,2, 0,3. Ja większych blaszek u siebie nie będę używał. Może jak ktoś ma jakiś, zajmuje się tym zarobkowo, tak? Nie hobbystycznie jak ja. I powiedzmy, nie wiem, ma zakład, w którym zgrzewa blaszki jakieś grubsze, tak? Albo zgrzewa często blaszki niklowe. Być może ta zgrzewarka będzie dla niego złym wyborem. Ciężko jest mi doradzić. Ja zgrzewałem blaszki też i niklowe. 0,2 tą zgrzewarką radzi sobie. Według instrukcji powinna sobie też poradzić z blaszkami 0,25 niklowymi i do chyba 0,35 niklowanymi. Nie wiem, czy jest problem z jakimiś dłuższą eksploatacją ich, jeżeli chodzi o zgrzewanie blaszek niklowych, ale daje radę i też zgrzewa i niklowe blaszki, więc nikt bzdur nie opowiada, że zgrzewarka sobie nie daje rady, a nigdy w życiu tej zgrzewarki w rękach nie miał. Tyle chciałem Wam przekazać. To tak w ramach uzupełnienia tematu na grupie, który był poruszony wczoraj. Być moje zgrzewanie nie było takie super ładne, ale jak mówiłem, straciłem wprawę, bo już nie zgrzewałem od kilku miesięcy. W szczycie swojej formy naprawdę fajnie mi wychodziło to zgrzewanie, kiedy zgrzewałem po, nie wiem, po 50-100 pakietów dziennie. No ale jak sami widzicie, ocencie, to jest taka informacja dla Was, dla grupy, żeby wiedziała, czy warto taką zgrzewarkę kupić, czy nie. Ma swoje wady, ma swoje zalety, nie jest dla każdego. Każdy po obejrzeniu filmu, mam nadzieję, że sobie podejmie decyzję, wyrobi jakieś zdanie o tej zgrzewarce. Być może mam jakiś super udany model i moja działa bardzo dobrze, a wszystkich innych do kitu. Także też się nie upieram. Każdy musi sam zdecydować. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i że Wam się do czegoś przyda. Pozdrawiam, Leszek, hej!